Witam was, koni, bardzo serdecznie w Top 13 Games 2013 od Royal 13. Lista, zestawienie ultra subiektywne, kontrowersyjne i na wesoło. Czyli gry, w które wyśmienicie mi się grało, jeśli chodzi o sesje prywatne, jak i pod kątem nagrywania materiałów wideo na kanał. Co mnie urzekło, co mnie zachwyciło, jaka gra na pewno zostanie przeze mnie zapamiętaną? Zapraszam serdecznie na materiał. Jako, że nie było ani jednej gry, która zmiażdżyłaby mnie w 100%, wyjątkiem były gry spod Royal Fun Games. Proszę potraktować pierwsze 5 miejsc ex aequo. Jeśli jakiejś gry nie ma w tym zestawieniu, to najprawdopodobniej albo w nią nie grałem, bo to nie jest mój klimat, nie moje tematy, albo po prostu dany program mnie zawiódł, rozczarował. Jedziemy. Strach, klimat, zaszczucie. A bench! Czyli syndrom upgrade na epicką skalę. Satysfakcjonujący exploring lokacji pełnych niespodzianek i wesołych znajdziek. Feeling strzelania. Jebej z buta! A motherfucking bench! Konstrukcja lokacji pełna łowionych libacji. Bench! Fabuła i relacje z drużyną. A bench? Przesympatyczny partyjkowiec łączący mechanikę znaną z serii Mass Effect, jak i Mafii. Kontrast lat 60. z zaawansowaną technologią. Geneza jebania w szary. Taktyczna, aktywna pauza i szereg zajebistych poleceń dla członków naszej drużyny. Sympatyczne i zawsze na propsie elementy RPG. Niełatwa, wymagająca i diablo satysfakcjonująca. Otoczka, klimat, atmosfera i smak. Czekaj, jucha la Tarantino! Katana, kurwa! Najlepsze pod kątem doznań odcinanie głów na potęgę. Humor, teksty, znajdźki, ciasteczka a la Camel Tom. Pierdolni bossowie i ultra grywalność. Old school, kur... Na koniec bajeczna oprawa audiowizualna. Magia strategicznych rozwiązań oraz bogaty wachlarz taktycznych zagrań. Brutalny i kontrowersyjny, ale jakże obrzydliwie prawdziwy obraz historii. Wszystko to, co kochaliśmy w jedynce i jeszcze więcej. Eksplozje, wybuchy, strzały, czołgi, destrukcyjne otoczenie. Wszystko szło rozpierz. Zimne kurwa robognisko! Artyleria i wsparcie lotnicze. Szczegółowa grafika i fenomenalne efekty kolizji. Nacisk na podzielność uwagi i myślenie przestrzenne. Wymagająca, satysfakcjonująca i mega wciągająca. Dwie dusze, jedna kreska, trzy beliary, pięć na zguli. Aiden jako mistrz terroru i pornografii, będący fajnym urozmaiceniem mechaniki gry. Gra aktorska postaci w grze, jak i motion capture. Mocna, dołująca i nierzadko wstrząsająca. Hey honey, you can't spend the whole day looking out the window. Mogę siedzieć z nosem w fanfie, jeśli wolisz. Why don't you find something to do? Z dwojga złego. Jednak nie wydawałem się być tym specjalnie przyjemny. Pyszny, interaktywny film z gwiazdorską obsadą, ścieżką dźwiękową i zabawą chronologią. Aiden? Chciałoby się rzec, wszystko w temacie. Perfekcyjne cutscenki. Mimo że gardzę z ergami, jestem fanem Terran, grało mi się całkiem sympatycznie. Upgrade, ewolucje, mutacje, kurwa, tyle tego było tak. Tu trochę, tu więcej, tu wchodzę, tu wjadę, tu będzie tak, tu wpierdolę, to tu gniazdę. Konstrukcja misji, cele poboczne. No i Kerrigan, przelecieć czy spierdalać? Miej serce, Roju. Strategiczny majstersztyczek na budowanie baz. Ale to Blizzard, kurwa!
100% gra przygodowa. Dupeczka, dupeczka. Grafika, fizyka, udźwiękowienie, nacisk na przetrwanie, na przeżycie, no i geneza powstania naszej najpiękniejszej pani archeologa. Po prostu raj dla eksploratorów. Oraz klimatycznego moddingu broni. Satysfakcjonujące łamigłówki i znośny multi. Ogólna otoczka i mocny nacisk na walkę o życie. Po prostu zajebiście mi się w to grało, ale lepiej oglądało. Ale to pod gimbusów z tymi cyckami. A ty nie lubisz cycków? A nie, no w sumie. Gra fajnie zła lacha. Ha. Zombie w wydaniu, które bardzo mi się spodobało. Budowa emocjonalnego związku między bohaterami. Od odrzucenia i braku akceptacji, po sympatię i przywiązanie. Fenomenalny postapokaliptyczny motyw drogi. Wstrząsające mindfucki i tragiczne sytuacje. Oj, potrafiła chwycić za serducho, potrafiła. Przepiękne scenery, modding broni, chęć przeszukania każdej haciuni. Dobra, po prostu prawdziwa, głęboka i na długo zostająca w serduchu przygoda. Postapo szmato! Dimitri się nie opierdala. To zajebiście klimatyczne spluwy domowej roboty, jak ich modding na taką skalę. Mutacje, ewolucje, bestiariusz, maski, filtry, apteczki, baterie, promieniowanie. Czyli po prostu wszystko to, co kochamy w tym uniwersum. Feeling strzelania, flashbacki, koszmary, ponura, defetystyczna wizja przyszłości metra. Bardzo przekonujące zobrazowanie warunków życiowych mieszkańców. Ten burdel u rybaku. Fenomenalny klimat i naprawdę ciężka atmosfera. Genialne nowe mapy i ciekawe tryby gry. Tony spluw, pojazdów, gadżetów i upgrade wszystkiego. Epicki, zapierający dech w piersiach symulator współczesnego pola walki. Raj dla dzieci wojny! Nacisk na granie drużynowe, komunikację, kooperację, zgranie i zrozumienie. Przepiękna grafika i fizyka. Rock and roll and roll and ekipa! Całkiem znośny single z naciskiem na Irisha. Fenomenalna destrukcja otoczenia i ten zajebisty motyw, kiedy jesteś na działku, twój kumpel leci helikopterem, twój ziomek na dole jest na czołgu, jego ziomek, twój wspólny, jego pilota ziomek jest na działku i kooperacja tego, komunikacja, tu miny, tu lewo, prawo, ADHD, tu tam, ammo, apteczka, dobra, wstajesz dwóch, trzech, oznaczaj dobra na C, kurwa no! Prawdziwa integracja z przyjaciółmi, ludźmi, których znasz, jak i z widzami, zarówno razem, jak i przeciwko sobie. Genialny, interaktywny film mafijny. Obraz rodem z dzieł Guya Ritchiego, Tarantino czy Scorsese. Trevor! Trzech bohaterów, trzy różne perspektywy, trzy różne historie, jak i styl zabawy i podejście do tematu. Urokliwe Winewood, pełne tajemnic, ukrytych elementów, zadań i misji. Trevor! Fabuła! Skoordynowane napady na banki i ich ciekawe planowanie. Teksty! Trevor! Portrety psychologiczne głównych bohaterów. No i te zajebiste tortury, które tak wyśmienicie wkurwiło opinię publiczną. Rok stary GTA, gwarant rozpierdolu. Piękny baśniowy świat Neverwinter, zajebisty RPGowy system Damian i Dominik. Ultra satysfakcjonujący system rozwoju postaci, hack and slashowa mechanika walki, mobilizujący do kreatywności tryb The Foundry, przepiękna, 100% RPGowa grafika, darmowość. Chociaż z tymi mikropłatnościami trochę to jebaj. Wypady z gildią, integracja z jej członkami, popierdolone pogaduchy z widzami na czacie. Burdel w księżycowej masce i moczenie pytonga w baseniku króla. Fajne questy uzupełniające się z przepysznym exploringiem.
Jak na MMO napierdalałem w to jak dzika świnia. Oldschoolowa, diablo wciągająca i niewymownie satysfakcjonująca strategia ekonomiczna. Sentymentalny powrót do czasów mikrozarządzania a la Dream Hospital. Przyjemna dla oka grafika, jak i dla ucha muzyka. Branża gier wideo klarownie rozłożona na czynniki pierwsze. Możliwość poznania tego, co kochamy od kuchni. Nieświadoma nauka mechanizmów, jakimi rządzi się wydanie gry. Błyskotliwy system antypiracki. Od pomysłu, przez produkcję, po promocję. Możliwość stworzenia wymarzonej gry albo platformy do grania. Dowód na to, że małe jest piękne i może dużo. Już tak ciemno? To była moja lista, kochani. Jak widzicie, za dużo RPGów, jak i strategii czasu rzeczywistego nie było w zeszłym roku. Miejmy nadzieję, że sytuacja zmieni się w tym. Materiał, na co czekam i co dla Was nagrywać zamierzam w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam i zapraszam. Podajcie w komentarzach swoich faworytów za ubiegły rok i serdecznie dziękuję za uwagę. Tarcza.